Witamy Państwa wszystkich serdecznie na naszym spotkaniu w czasie szczególnie ważnym dla przyszłych pokoleń. W momencie, kiedy 93 lata temu rozgrywa się jedna z najważniejszych kart w naszej historii. W momencie, kiedy Polska po latach niewoli odzyskiwała niepodległość. Spotkanie poprowadzą dla Państwa Michał Spieszyński oraz Monika Miśna. Dzisiaj będziemy rozmawiać o historii, o żywej lekcji historii, o święcie, przez niektórych zwanym niepodległości. Dzisiejszym tematem będą niepodległość, życie w wolnej Polsce, aż do tej wolności. Zastanawiałem się, czym tak naprawdę dla nas jest ten dzień, to święto. Nie był tylko jeden Kołobrzeżanin raz w roku przyszedł na jedną uroczystość patriotyczną, która odbywa się w naszym mieście. Tak naprawdę pod pomnikami mielibyśmy tłumy. Jak sądzę, być może 5%, jedna osoba na 10 z Was w dniu 11 listopada choćby zastanowi się albo pójdzie pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, żeby faktycznie ten dzień. Czym innym była niepodległość w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy tam pokolenia już tą wolność odzyskały, czym innym była wolność, niepodległość w czasach II wojny światowej, kiedy ta niepodległość ponownie została nam zabrana. Czym innym była wolność w latach 45-89, kiedy tak naprawdę z jednego zaboru trafiliśmy pod drugi, ale tylko moje opinie. Bardzo się cieszę, że akurat w tym spotkaniu uczestniczą przedstawiciele naszych szkół średnich, Liceum im. Kopernika i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Doktorackich. Wydaje mi się, że to, o czym wspomniał przedmówca, pan Łukasz Czechowski, w wielu aspektach ma rację, jeżeli chodzi o uczestnictwo w obchodach uroczystości patriotycznych, narodowych. Sam od wielu lat, będąc jeszcze poprzednio następcą prezydenta, obecnie na pulpicie starostwa, obserwuję, że udział młodzieży w uroczystościach patriotycznych w obchodach świąt. Kwestie podejścia do patriotyzmu, do ojczyzny, to każdy ma zewnątrz w własnym sercu i mam nadzieję, że tutaj nie zgodzę się z tym, żeby na równi stawiać wolność dotyczącą wolności narodu, albo nigdy nic na siłę. Okres, kiedy na siłę nakazywało się uczestnictwo gdzieś tam w imprezach, dobrze się skończył. W tej chwili ja osobiście jestem za świadomością. Żołnierska nuta, legiony to ofiarny stos, legiony to żołnierska buta, legiony to ponieważ jest to mój pierwszy wykład o historii na ten temat z młodzieżą, więc nie ukrywam, że mam olbrzymią tremę. Bardzo proszę o wyrozumiałość. Wysuwającą się armią niemiecką posuwała się od wschodu armia sowiecka. Ona jeszcze nie walczyła z nami. Oczywiście dochodziło do drobnych incydentów, ale ponieważ, jak Państwo dobrze wiecie, sami mieli problemy u siebie w kraju, bo walczyli z tak zwaną Białą Rosją, czyli trwała tam olbrzymia, potężna i bardzo trwała wojna domowa. Z czego oczywiście my wykorzystaliśmy. Biali, tak zwani biali, czyli oddziały, które chciały przywrócić carat w Rosji, zwróciły się do Piłsudskiego o pomoc w tej kwestii. Zrobił to dokładnie generał Denikin. Piłsudski chciał gwarancji dla niepodległości Polski. Biali odmówili takowyż, więc Piłsudski wolał skupić się na koncepcji federalnych, zaprzyjaźnionych z Polakami państw, żeby oddzielić granice rosyjskie od Polski, co tym samym zapewniło w Polsce większą stabilność, bo Piłsudski był geniuszem i politycznym i militarnym. Serc niespokojne dni odmierzał.
Państwu, jak chodziłem do szkoły przed wojną, jak obchodziliśmy 11 listopada i 3. W tej szkole w Kadyszach nie było żadnych uroczystości ani trzeciomajowych, ani listopadowych. Natomiast do 4 klasy poszedłem już, doratowało dużo legionistów. Natomiast bardzo uroczyście był obchodzony 3 maja. Było dużo, właśnie u Radziwiła pracowało legionistów, kawalerzystów. Radziwiłł miał tam swój duży majątek, gdzie była duża stadnina koni. Brali te konie, wypożyczali legioniści, stworzyli na ten dzień kawalerię, była orkiestra również.